Politycy dostaną specjalne klucze przed hakerami, DGP, klucze do bezpiecznego logowania dla ministrów i parlamentarzystów. Służące do weryfikacji i przylogowaniu m.in. Do poczty elektronicznej klucze U2F otrzymają ministrowie i parlamentarzyści, informuje Środowy, dziennik Gazeta Prawna. Zdaniem ekspertów, to jeden z bezpieczniejszych sposobów logowania. Jak opisuje dziennik, specjalne klucze U2F przypominają pendrive, a ich cena waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Posiadacz takiego sprzętu przy logowaniu się na swoją skrzynkę e-mailową czy serwisu internetowego wpierw podaje hasło na stronie, a następnie, w ramach drugiego etapu weryfikacji, musi wpiąć klucz U2F do komputera lub zbliżyć do smartfona, opisuje DGP. Precyzuje, że klucz sam przeprowadza wszelkie operacje kryptograficzne, dzięki czemu klucz praktycznie nie może zostać przejęty przez hakerów czy phishingerów. Jak wynika z ustaleń gazety, w tym miesiącu rząd ma wszcząć procedurę zakupową kluczy U2F. Jeszcze rozważamy, czy będzie to zamówienie z wolnej ręki czy przetarg. Klucze dostaną wszyscy członkowie rządu, posłowie i senatorowie, ujawniła DGP, osoba z rządu. Eksperci chwalą taki system zabezpieczeń. Zdecydowanie to jeden z bezpieczniejszych sposobów logowania. Osoba chcąca się włamać do skrzynki e-mailowej musiałaby mieć drugi klucz. Nie odnotowano przypadku złamania tego typu zabezpieczeń, podkreśla cytowany w DGP Cyprian Gutkowski z Fundacji Bezpieczną Cyberprzestrzeń. Z kolei szef zespołu bezpieczeństwa niebezpiecznik.pl Piotr Konieczny mówi dziennikowi, że nawet jeśli atakującemu uda się przekonać użytkownika do wprowadzenia loginu i hasła na fałszywej stronie, a potem do użycia na niej klucza U2F, to nic złego się nie stanie. Wskazuje, że co prawda atakujący przechwyci odpowiedź z klucza użytkownika, ale nie będzie w stanie jej wykorzystać do logowania na prawdziwym koncie.